Dobra, to na trzy klask. Raz, dwa, trzy. Czyli na cztery bardziej. Bo nie mógłbyś pracować jako obsługa bungee albo skoku na spadochronie, że nie skaczę na trzy. Ziomu, raz, dwa. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, kolejny odcinek na kanale ekipy Fantazy. Razem ze mną cała ekipa Fantazy. Zatem jest to dzień wyjątkowy i odcinek wyjątkowy, ponieważ gramy w Garctic Phone. Zatem śmiechom nie będzie końca. Panowie, zgadzacie się ze mną? Haha. Zgadzacie się, że widzowie powinni zostawić łapkę w górę? I subskrypcję. Skoro to wszystko mamy za sobą, no to niech rozpoczną się igrzyska rysowania. Okej. Okay. Kurczę, nie mam zupełnie pomysłu na hasło. Dev, ale przysyty ojny. Wilkołak z Branic idący z piwem. O. Dev na siłowni. Okej. Okay. Zobaczymy, jak chłopaki sobie z tym poradzą. Ja pierdolę. Co to jest w ogóle? Ekipa Fantazy okrada bank. Fanta i bank. Fanta i bank. Dev? Ale przystojny. Przecież Dev jest przystojny. O kurwa! On nie wygląda na za przystojnego, jeśli mam być szczery. Siłownia, ale browar to hantle, to jest dobre. Postać jest ubrana na zielono, ale jest na ławce, mam wrażenie, treningowej. A z drugiej strony wylewa na siebie z dwóch puszek substancję, która mogłaby sugerować, że wylewa na siebie piwo. Więc, uwaga! Moim zdaniem to jest jedyna słuszna odpowiedź. Jezus Maria, jaki to jest zły wzrok! Ale co on ma w ręku? Z wampir z piwkiem? Gandalf szary chroni przejścia. Dev ogląda gazetkę dla dorosłych w lesie. Ekipa Fantazy idzie do banku. Brazylijczyk w arce, a arka w Brazylijczyku. Kurwa, no nie. Dobra. To będzie dobra runda, czuję, że to będzie dobra runda. Nieźle to wygląda. Rodzinka idzie do ba... Ale to jest dobre, to będą dobre rzeczy. To będzie dobra runda. Ej, mamy ja to. Dokładnie to samo powiedziałem, nie? Że... Witam bardzo serdecznie. Z mojej strony dostawam podobne hasła jak wcześniej, mam wrażenie. Ja, niektórzy pozostali bardzo monotematyczni, niestety, muszę stwierdzić. Dość tutaj chyba się... Ile razy ja rysowałem Vanpura, to sobie nie wyobrażacie. Więc ja niestety... Dwa razy. Niestety osoby wanpurujące, no, że nadduwa. Dobra, zobaczcie. Dev, odpalaj. Dobra, jedziemy z tym, rozpocznijmy i zobaczmy. Dev napisał, Neymar dołącza do arki... O Jezu. No. Proszę bardzo. Przepraszam, chodziło o jakby... arkę, a nie o... Patrz to! Patrz teraz to! No i co? No? No i proszę, Panowie! Nice! Brazylijczyk w arce, a arka w Brazylii. Mam wrażenie, że to na dole to jest gabończyk, nie żeby się tak przyjął. Chodziło o takiego arka czy arkę, o kurde. Wilkołak z Branic idący z piwem. Okej, dobra. Ale ten wzrok jest tak przerażający, ja to dostałem. Co jest? Twilight Dev zabił za piwko. Vanpur, o jest pierwszy, który się z Vanpurem wysprzęglił. O nie. Dobry. Ale widać nawet żal w oczach tego człowieka, nie? Po co ja zabrałem tego Vanpura? Dobra, czyli już Nengstrom dał bank. Jedziemy z tym, to jest dla mnie proste. Nie. O nie! O kur... To tak było? O nie! O wy zobaczycie, co ja dostałem! Ja dostałem to! Dobra, uwaga! Rodzinka idzie do banku na siedzia! Ale to poszło! Bo nie wiem, stary, tak mi się skojarzyło, a już mi czasu brakowało, więc tak opisałem to. Dev, jak widzi słowo bug, to tylko się pyta, w jakiej cenie na siebie dzisiaj. To coś pomarańczowego nad głowami może to sugerować. To miała być butelka, tylko nie wyszło, bo się fantazja. Okej. What the hell is going on? Po co to się sparzyło? O nie. To też nie miałem. O nie, miałem. Dobrze, jest. Dobra, ja wiem, co ja miałem teraz. Szary kradzie. Ja pierdolę.
to, nie. Ja dostałem to i stwierdziłem, że idziemy w tematyce fantazy. Nie są tak. Tak. Dobra, ale Gandalf był, no. Ale jakiegoś spela rzuca tutaj. O, no, to poszło daleko, no. Ten Gandalf trochę fejkowy, jak miał do ciebie na brodę. Ale czarownik jest w lesie, jest, został. Jest. O, shit. Kokono się teraz skurczył. Dev, ale przez... Okej. O Jezu! Jaki gigaczad, ja pierdzielę. Zobacz co ja dostałem, stary. To jest gazetka, ty kurde. Tak myślałem, no, tak myślałem. O Jezu, nie. Ale drzewa wielkie. Tych brań. Gigantyczne, tak jak ty byłeś gigaczadem, to tu są giga drzewa. Poszedłem w konstrukcję tytułu Dev, ale. Dev na siłowni, ale browar to handle. Okej. Ej, to bardzo dobry Zajebiste. Bardzo o dobrze. Kurde, przepiękne. Ej, dobrze. Kozak. Dzisiaj motywy przewodnicy zawodowe. Ej, idziemy. Kozacko. No i wszystko! Nie, Boże, już! Ale dobrze, to było i tak. Żenada! W kolejnej rundzie Deva już nie ruszamy. To jest dobra. Zakazane słowo. Vampura też. Zapomnij o Vampurze i o Devie. Mógłbyś wyjaśnić widzom, o co chodziło z Vampurem? 10 koła łapek i robimy challenge, kto pierdolnie więcej browara zleja. A Dev będzie tego Vampura tam nalewał. Dobra, okej, widzowie. Uważam, że to może przynieść nam wiele radości, szczególnie w ostatnich obrazkach. W pierwszych może nie, ale to może pójść w wiele dziwnych stron. Plan D, Fagaty to kamyk. Let's go, widzowie. Im głupsze, tym lepsze. A jakby to narysować? Pogrubie delikatnie, pogrubie. O. Beautiful, very nice. Nico, it's Roman. Let's go bowling. Przypakowany. Nexium zapomniał o leg day. To jest z potencjałem. Kobieta. Pokazuje palcem na kamyka, który zniszczył biurko. Nogi nie robię. O mój Boże. Wydaje mi się, że to jest odpowiedni opis tej sytuacji. Światełka narysować. Dev, podłóż tu jakąś ładną muzykę w tym momencie. Teraz tematy przewodnim jest Nexium, czy o co tu chodzi? Coś z kamykiem. O, chyba biurko rozwalił. Nexium zgubił swój gigantyczny bebech. On musi być przerażony. I tu będzie jego gigantyczny bebech. Koza za duży na auto. Koza jest szczęśliwy. No panowie, to teraz widzę, że tematem przewodnim byłem ja. Na ja pro. Nexiuma było. I kamyka. Bardzo dużo Nexiuma było, no i kamyka tak samo. Kurde, ja nie zdążyłem tego hasła dopisać. Zobaczmy. Kamyk robi streama na naszej łapie. Okej, tego nie miałem. Ja, miałeś na pewno. Tylko. Ja to dostałem. Proszę. Ale to jak, no to na Twitchu tak samo może być przecież. Wściekły kamyk zarabia ciałem. Znaczy, nie wiedziałem o co chodzi, ale stwierdziłem, że trzeba pójść w tą stronę. Open 18 plus. Trochę skręciło. Trochę skręciło. Ej, bez kitu, to by była jakby egzekucja na openerze. Ten tłum też jakiś taki niezadowolony, kurde, w sumie, z tego tańca. Kamyk szydełkuje u dentysty. Ciężkie. Ja pierdzie. Kto na to kurwa wpadł? To wygląda jakby to był zo. Ja dostałem to. Czy dentysta zostanie do samego końca? A ja myślałem, że niebieski to jest kolor Nexiuma, nie? Dentysta. Dobra. Wygląda jakby on usunął zęba tym takim od akumulatora, co jak wam padnie akumulator. To są kombinerki! No to nie jest kombinerki. Nexium i Koza idą do Gorzowa. A ja przecież jadą, o nie, a jechaliśmy samochodem. O nie! No to żyj zepsu, smutny. Kaj, tak jedzie do Gorzowa. Ja rzeczywiście to wygląda jakbym płakał. No to... Dobra, ej, mogę...
Mogę mieć jedno pytanie. Rozumiem, że ja to ja, ale, ale to tu jest to wystające z maski. No właśnie, to jest kierownica, ja bo ty jedziesz malutkim go-kartem, bo jesteś za mały na normalny samochód. Ja na końcu jeździłem, że myślałem, że może koza jedzie z minimajkiem do Gorzowa. Ale nie zdążyłem pisać. Ale koza uważam, że zajebiście. Doskonały. Podoba się mi mikro twarzy na tym zdjęciu. Plan defogacji. No co to? De. Kobieta pokazuje palce na kamykach. Ej, to bardzo dobrze. Patrząc na to, co napisał Kamyk, to... Ja dostałem to i wyobraźcie sobie... Kurwa. Wyobraźcie sobie jedną rzecz, wyobraźcie sobie, żebym narysował tą rękę Kamyka trochę wyżej. Co? To, o nie. To by się skończyło bardzo źle. No, czyli to jest base. Przecież ustaliliśmy kiedyś, że ja jestem gigantyczną piłką niebieską, że to jest bebek. Nie. O kurde, piękne. Ale nie ma okularów tutaj. Bardzo się podoba. Tam ten nagle postanowiłeś, że tutaj Zeza zrobisz mu i tak z tej pozycji nie pokazał. Właściwie się rozszuka, bo miałem zrobiłem taką część, że on patrzył na te okulary. Więc to nie wygląda jakby szukał. No, tak. Tak, fajny wzrok. Story. Ale Dexem teraz poszło. Ale mi jedzie nóg, okay. Proszę, bardzo ciekawie. Okej. Okay. Nogi nie robię. Okej. Okay. Okay. Ale bardzo blisko było. To na razie jest dobrze, ty. Co to za... Co marchewka to jest? Jak Sajan w ogóle. Co to jest, kurwa, syto wstrzyknięty w biceps? I nawet nogi zrobił, nie? Fajnie zrobił nogi na kawałek. Polski, kurwa, krosy tolek. Nawet słupki ładnie. A czemu na ręce, kurwa? Na przedramieniu, kurwa! Bardziej byle wygląda, jak gdzie ty masz sutki, chłopie? Ja pierdzielę, pięknie. Drodzy widzowie, no pośmiali się jak zawsze. Dajcie znać, co chcielibyście obejrzeć w komentarzu. My postaramy się to zrobić za jakieś 3 miesiące. No i to było na tyle. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że trzeci odcinek z Gartic Fauna wam się spodobał. Tak, poprzednio. No po 2 czy 3 miesiącach dodajemy go, więc powinno być... Świeżość powinna być. Pa, pa. Tak jest. Na razie. Ilo.